coraz więcej pojawia się głosów w Polsce, to jest również mój głos, aby dokonać zmiany ordynacji wyborczej w Polsce z tej proporcjonalnej, jaką mamy obecnie na większościową, czyli na JOW-y. Chodzi, cały czas chodzi o to, aby zdemokratyzować tą ordynację wyborczą, która w aktualnej sytuacji nie jest demokratyczna, bo nie może być demokratyczna ze względu na to, że te zasady równości, powszechności, bezpośredniości są zdecydowanie naruszone i nie są respektowane. Kodeksu wyborczego w Polsce jedni obywatele, czyli kierownicy partii albo kierownicy komitetu, szefowie partii, oni mają większe prawa w tym procesie wyborczym niż inni. Czyli jedni są równi, a inni są równiejsi. Czyli mamy zjawisko orwellowskie. Krótko mówiąc, te wybory w Polsce, one według mnie nie są ani proporcjonalne, ani bezpośrednie, ani powszechne, ani równe, jeśli już to są najwyżej tajne. Okręgi wyborcze, metody podziału mandatu, zasady wyborów. Może się to wydawać skomplikowane, dlatego dzisiaj na kanale lub bezpośrednio goszczę profesora Mirosława Matyję, którego zapytam właśnie o ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To tak może na start, czym właściwie jest ta ordynacja wyborcza, o której będziemy dzisiaj rozmawiać? Gdzie możemy znaleźć jej zasady funkcjonowania? No, ordynacja wyborcza, zwana też systemem wyborczym, to jest po prostu zbiór przepisów, które wchodzą w skład prawa wyborczego w każdym państwie i one regulują sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania przywódców, zwycięzców i podziału mandatów do organu, który wybieramy. W przypadku Polski my właściwie mamy dwa źródła tych zasad, to jest przede wszystkim konstytucja i ustawa, kodeks wyborczy. Jeśli chodzi o konstytucję, to jak zwykle, panie redaktor, musimy wyjść od słynnego artykułu 4 konstytucji, który ustanawia Tak. zasadę suwerenności polskiego narodu. On mówi w tym pierwszym punkcie, zawsze warto powtórzyć, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej należy do narodu, ale drugi punkt dzisiaj jest ważny. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli. I właśnie lub bezpośrednio, ale na pierwszym miejscu jest przez swoich przedstawicieli i właśnie o tym dzisiaj mówimy, bo ci przedstawiciele są wybierani w ramach ordynacji wyborczej. To jest istotne. Kolejnym punktem jest artykuł 32 Konstytucji, który jest również bardzo ważny. I ten artykuł mówi, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa, czyli wszyscy mają prawo do równego traktowania przez organy publiczne, przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny. I wreszcie artykuł 60 Konstytucji mówi, że obywatele polscy korzystają z pełni praw publicznych i mają dostęp do służby publicznej jednakowo równo na równych zasadach. To jest bardzo istotne, bo jeśli mówimy o ordynacji wyborczej, to chodzi o to, aby każdy obywatel miał równe prawa, jeśli chodzi o dostęp do służby publicznej, czyli na przykład o dostęp do Sejmu. I oczywiście należy wymienić artykuł 96 Konstytucji, który mówi, że Sejm składa się z 400, czyli Izba Niższa Parlamentu w Polsce składa się z 460 posłów, a wybory są pięcioprzymiotnikowe. Chodzi tutaj konkretnie o powszechność, równość, bezpośredniość, proporcjonalność i tajność. Czyli mamy jedno źródło, jeśli chodzi o zasady ordynacji wyborczej, to jest konstytucja. A drugie źródło to jest ustawa,
ustawa z 2011 roku, zwana powszechnie kodeksem wyborczym. To jest ustawa, która reguluje konkretnie prawo wyborcze w Polsce, konkretnie reguluje szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzenia wyborów nie tylko parlamentarnych, ale również wyborów prezydenckich, wyborów do samorządów i do Parlamentu Europejskiego. A więc mamy dwa źródła prawa: konstytucję, czyli to źródło nadrzędne, i ustawę z 2011 roku, zwaną kodeksem wyborczym. Znowu zaczęliśmy od konstytucji. Tutaj do niej myślę, że będziemy wracać do końca naszego projektu przy jeszcze wielu, wielu rozmowach, bo rzeczywiście to w niej są zapisane te zasady. I Nie da tak się jak pan inaczej. profesor, wspomniał, tymi dwoma głównymi aktami prawnymi, gdzie możemy znaleźć zapis o ordynacji wyborczej, są konstytucja oraz kodeks wyborczy. No i jak tak naprawdę ma się to wszystko do rzeczywistości? Czy te zasady z konstytucji, z kodeksem wyborczym się pokrywają? Bo intuicyjnie powinny się pokrywać, ale czy w jaki sposób kodeks wyborczy rozwija te pięcioprzymiotnikowe wybory, czyli powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne? Jak właśnie do konstytucji ma się kodeks wyborczy? To jest właśnie ciekawe, jeśli mówimy o tej gramatyce, czyli o przymiotnikach, tych pięciu przymiotnikach, które są bodajże najważniejsze w polskiej polityce. Te przymiotniki, one zostały użyte w artykule 96 Konstytucji, ale one nigdzie nie zostały ściśle zdefiniowane. I co to oznacza? To oznacza, że my musimy się posługiwać ich logiczną wykładnią. To jest ciekawe. Kodeks wyborczy, to jest również ciekawe, on nie definiuje tych przymiotników również, ale zawiera takie przepisy szczegółowe, które wykraczają poza logikę tych zapisów konstytucyjnych. Czyli kodeks wyborczy przekształca w pewnym sensie te przymiotniki, albo powiedzmy sobie szczerze, on ich nie respektuje. Czyli krótko mówiąc, te wybory w Polsce, one według mnie nie są ani proporcjonalne, ani bezpośrednie, ani powszechne, ani równe, jeśli już to są najwyżej tajne. Dlaczego? Bo skoro wybory mają być powszechne i mają być równe, tak jak to jest zapisane w Konstytucji, to znaczy, że każdy obywatel, korzystając ze swojego czynnego i biernego prawa wyborczego, on powinien mieć takie same prawa na każdym etapie procesu wyborczego. Zgadzamy się z tym. Natomiast o jego wyborze na posła, jeśli mówimy o wyborach do Sejmu, powinni decydować jedynie wyborcy. Tylko i wyłącznie wyborcy i nikt inny. I to jest logiczne, jakby nie było. Natomiast bezpośredniość wyborów oznacza, że nie można jednemu kandydatowi przekazać głosów oddanych na innego kandydata. To jest bezpośredniość. Bez wyraźnej zgody wyborcy, który ten głos oddał, oczywiście. Problem polega na tym, że te zasady są wielokrotnie łamane przez to obowiązujące prawo w Polsce, a konkretnie właśnie przez kodeks wyborczy. Dlatego, że w Polsce występuje uzależnienie skorzystania z tego biernego prawa wyborczego od woli kierownictwa partii albo od woli kierownictwa organizacji, która tworzy dany komitet wyborczy. Czyli tutaj mamy taką sytuację, że kodeks wyborczy jako ustawa, on nie przewiduje indywidualnego ubiegania się o mandat posła. I wręcz przeciwnie, kodeks wyborczy wymusza kolektywną, czyli partyjną formę wyborów do Sejmu. I to prawo wyborcze, to bierne prawo wyborcze w Polsce jest naruszone w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja nigdzie nie określa, że o stanowisko posła można ubiegać się tylko w ramach listy partyjnej. A więc mamy tutaj znowu taką sytuację, że z jednej strony mamy konstytucję, a z drugiej strony to źródło prawa, które stoi niżej od konstytucji, czyli ustawa, kodeks wyborczy, ale wybory w Polsce przeprowadzane są według ustawy, czyli według kodeksu wyborczego, który
stanowi, że możemy jedynie przeprowadzać ordynację wyborczą w tej formie, że głosujemy na listy, a nie na osoby. I to konkretnie wynika z artykułu 193 tego kodeksu wyborczego, który wymusza, dosłownie wymusza kandydowanie w formie właśnie listy wyborczej, listy kandydatów. I tutaj mamy właściwie ten paradoks właściwie tej diametralnej różnicy pomiędzy konstytucją a kodeksem wyborczym. Konstytucja sobie, a kodeks wyborczy sobie. Stąd też pewnie narosło wiele mitów, no bo z jednej strony głosujemy podczas wyborów do Sejmu na konkretne osoby, ale z drugiej strony głosujemy na nie w ramach list partyjnych. I spotkałam się już wielokrotnie ze stwierdzeniem takim, że tak naprawdę nie wchodzą osoby, które mają największą liczbę głosów, tylko że wchodzą jakby po kolei osoby z listy danej Dokładnie. partii, czyli najpierw jedynka, dwójka, trójka i tak dalej. Co może mieć, co też jest pewnie powiązane z tym, że najczęściej te osoby mają najwięcej głosów, ale wcale to tak nie wygląda, więc tutaj też myślę, że chociaż może się wydawać z jednej strony ta ordynacja wyborcza prosta, no to z drugiej strony ze względu na to, że tak jak pan powiedział, te zasady konstytucyjne i zasady z kodeksu wyborczego stoją czasami w opozycji do siebie, no to tak naprawdę może być to To wszystko jest skomplikowane skomplikowane do do zrozumienia, zrozumienia. ale spróbujmy to prosto wytłumaczyć. Załóżmy, że obywatel pogodzi się z tym naruszeniem jego indywidualnego, biernego prawa wyborczego i zdecyduje się korzystać z tego kolektywnego prawa. Jakie on ma szanse? Załóżmy teoretycznie, że on zgłasza swoją chęć kandydowania do jakiegoś komitetu wyborczego, najczęściej do jakiegoś, który mu odpowiada ideowo, tradycyjnie, religijnie itd. Jednak to, czy będzie mógł w ogóle skorzystać ze swojego biernego prawa i kandydować, zależy od decyzji komitetu wyborczego. Konkretnie tutaj chodzi mi o artykuł 211 kodeksu, który przesądza o ilości kandydatów na liście. Ta ilość kandydatów na liście, ona nie może być większa niż dwukrotność liczby miejsc do obsadzenia w okręgu. Czyli przypuśćmy taką sytuację, że chęć do kandydowania zgłosiło powiedzmy 50 kandydatów. Według konstytucji każdy ma do tego prawo. Ale liczba mandatów wynosi na przykład w danym okręgu tylko 10. Czyli kierownictwo komitetu wyborczego może umieścić na liście tylko 20 kandydatów, tą podwójną liczbę w stosunku do ilości miejsc mandatowych, a pozostałych 30 kandydatów musi odesłać do domu. Czyli właściwie tutaj nie możemy mówić w ogóle o równości ani o powszechności. I tutaj pytanie, jakie się rodzi, brzmi, na jakiej podstawie prawnej komitet wyborczy dokonuje tej selekcji? Jaką ma legitymację do tego? Konstytucyjnie żadnej. I tutaj należy właściwie zaznaczyć, że konstytucja nigdzie nie definiuje uprawnień jakiejkolwiek instytucji, jakiejkolwiek osoby do decydowania o tym, komu udzielić zgody na kandydowanie, a komu nie. Czyli komu udzielić przyzwolenia na skorzystanie z jego biernego prawa wyborczego. Sytuacja, w której jeden obywatel, myślę tutaj na przykład o szefie partii albo o szefie tego komitetu wyborczego, ma decydować, czy drugi obywatel może kandydować do Sejmu, nie da się pogodzić w żaden sposób z zasadą równości i z zasadą powszechności praw wyborczych. I tutaj już widzimy ewidentne naruszenie tych artykułów 32, 60 i 96 Konstytucji. Okazuje się, że wedle tego kodeksu wyborczego w Polsce jedni obywatele, czyli kierownicy partii albo kierownicy komitetu, szefowie partii, oni mają większe prawa w tym procesie wyborczym niż inni. Czyli jedni są równi, a inni są równiejsi. Czyli mamy zjawisko orwellowskie w tym wypadku.
Tutaj też chciałabym zaznaczyć, że my cały czas rozmawiamy o ordynacji wyborczej do Sejmu, bo chociaż wiele osób też Tendencyjnie tak. łączy Sejm i Senat, bo te wybory są w tym samym czasie, no to do Senatu mamy inną ordynację wyborczą, bo mamy JOW-y. To może też zapytam w takim razie o tą ordynację wyborczą do Senatu, jak ona wygląda? No, ordynacja wyborcza do Senatu i owe jednomandatowe okręgi wyborcze, ona się różni diametralnie, dlatego że głosujemy na konkretną osobę, a nie na listę wyborczą, nie na listę partyjną. I tutaj mamy sytuację zupełnie odmienną, dlatego że na pierwszym miejscu na czele jest osoba, a nie lista partyjna. Niemniej jednak trzeba szczerze powiedzieć, że Senat ma o wiele mniejsze znaczenie, ta wyższa Izba Parlamentu od Sejmu w Polsce, dlatego tendencyjnie mówimy o tych wyborach do Sejmu, dlatego że Sejm praktycznie decyduje o wszystkim, nawet o demokracji bezpośredniej. Ale jeśli chodzi o JOW-y, no to osoba, która zebrała najwięcej głosów, automatycznie dostaje się do Senatu i stąd jest coraz więcej pojawia się głosów w Polsce, to jest również mój głos, aby dokonać zmiany ordynacji wyborczej w Polsce z tej proporcjonalnej, jaką mamy obecnie na większościową, czyli na JOW-y. Cały czas chodzi o to, aby zdemokratyzować tą ordynację wyborczą, która w aktualnej sytuacji nie jest demokratyczna, bo nie może być demokratyczna ze względu na to, że te zasady równości, powszechności, bezpośredniości są zdecydowanie naruszone i nie są respektowane. Myślę, że w polskim prawie niestety trochę lubimy takie absurdy, czyli im na kogoś bardziej głosujemy bezpośrednio, jak to jest w przypadku wyborów do Senatu czy wyborów na prezydenta państwa, tym te osoby mają mniejsze kompetencje tak naprawdę w porównaniu na przykład do wyboru do Sejmu i tak dalej. Nie wiem, czy tutaj pan chce się jakoś do tego odnieść. Jak najbardziej to jest jakość poprzez ordynację wyborczą Sejm traci na jakości. Chodzi mi konkretnie o tą jakość fachową, ideową, ideologiczną. Nie wybieramy najlepszych, tylko wybieramy tych, którzy powiedzmy sobie szczerze, mają najlepszy kontakt na przykład z szefem partii. Ale to właściwie wynika właśnie z tego kodeksu wyborczego, który wymusza, jeszcze raz powtarzam, to kandydowanie w formie listy kandydatów. Okręgi są, bo muszą być według kodeksu wyborczego, wielomandatowe. Tak więc pojedynczy obywatel, na przykład pani Agata Kępa, której konstytucja zapewnia prawo do ubiegania się o mandat posła, nie może ze swojego konstytucyjnego, biernego prawa wyborczego skorzystać osobiście i indywidualnie, ponieważ nie wolno pani Agacie zarejestrować listy wyborczej zawierającej nazwisko tylko jednego kandydata. To jest niemożliwe i to jest po prostu zablokowane skutecznie kodeksem wyborczym. Tutaj chodzi mi konkretnie o ten nieszczęsny artykuł 211 kodeksu wyborczego. Czyli głosujemy więc na listy kandydatów, a nie na samych kandydatów. I tutaj nie wiemy do końca, kto będzie wybrany. Głosujemy na kogoś, a zupełnie kto inny jest potem wybrany. Stąd o pierwsze miejsce na liście wyborczej toczą się prawdziwe boje. Jesteśmy świadkami teraz tego procesu albo tej walki w Polsce. Ten, kto w partii cieszy się, powiedzmy, sondażowym, w partii, która się cieszy sondażowym poparciem, powiedzmy, 20% i dostaje jedynkę, on zostaje wybrany. To jest, on wie o tym już przed wyborami, że on zostanie wybrany. I to jest mechanizm, który wynika z właściwości tego procesu wyborczego i on jest w Polsce powszechnie znany, ale on jest akceptowany. A więc przeczy to zasadzie, że naród ma prawo wybrać swoich przedstawicieli. Nie, naród nie wybiera swoich przedstawicieli, tylko liderzy partii określający kolejność kandydatów na liście wyborczej
stoją niejako ponad narodem, czyli oni wybierają przyszłych parlamentarzystów, konkretnie posłów do Sejmu. A więc tutaj należy stwierdzić, że wybory w Polsce nie są demokratyczne. Cały czas oscylujemy gdzieś wokół też tego prawa biernego i prawa czynnego, więc może wyjaśnimy też w ogóle, czym te prawa są, czym one się od siebie różnią i czy chociaż jedno z nich jest demokratyczne. Ta różnica jest bardzo prosta. Bierne prawo wyborcze to jest możliwość bycia wybranym. Jest się wybieranym, można być wybranym, można kandydować według konstytucji i właściwie według kodeksu wyborczego. Natomiast czynne prawo wyborcze oznacza prawo do wybierania, czyli ja mogę wybierać. I tutaj bierne prawo wyborcze jest zdecydowanie w Polsce naruszone, ono nie funkcjonuje, to mówiliśmy o tym przed chwilą. Natomiast czynne prawo wyborcze, ono funkcjonuje o tyle, na ile pozwala ta bezpośredniość. Dlatego, że ja wybieram kogoś, zaznaczając krzyżykiem tą osobę na liście wyborczej, ale potem okazuje się, że po wyborach dochodzi, albo w trakcie wyborów dochodzi do zmian i ja nie wiem dokładnie, kto znajdzie się na pierwszym miejscu na tej liście wyborczej, także wybieram właściwie w ciemno. Potem jestem zaskoczony tym, że zupełnie kto inny znalazł się w Sejmie niż ta osoba, na którą zagłosowałem. Dlatego powiedzmy sobie, bierne prawo wyborcze nie funkcjonuje w ogóle, a czynne prawo wyborcze jest co najmniej problematyczne. Czyli na razie nie mamy pozytywnych wniosków, ale po raz kolejny mamy taki wniosek, żeby coś w tym polskim prawie pozmieniać i żeby jakoś starać się modyfikować, w takim razie nawet nie tylko konstytucję. Myślę, że pora przyszła też na to, żeby się zapytać, jak my w takim razie w ogóle dzielimy te mandaty w Polsce, o ile w przypadku do Senatu, JOW-ów jest to oczywiste, bo mamy 100 Tak. senatorów, 100 okręgów, 100 JOW-ów, po prostu zostają senatorami, senatorkami te osoby, które w danych okręgach zdobywają najwięcej głosów. W przypadku Sejmu to już nie jest takie oczywiste i intuicyjne, bo 460 posłów, 41 okręgów i te okręgi jeszcze dodatkowo nie są równe. Dodatkowo progi wyborcze, metoda D'Hondta, więc też ten podział mandatów nie jest taki właśnie oczywisty, intuicyjny. Jak wygląda w takim razie on w przypadku wyborów do Sejmu? To właściwie pani już odpowiedziała w połowie na to pytanie. To prawda, mamy 41 nierównych okręgów w Polsce, mamy progi wyborcze i mamy nieszczęsną metodę D'Hondta i w konsekwencji wybory wygrywa komitet, który uzyskuje najwięcej mandatów, to prawda. Ale problemem jest według mnie przede wszystkim ten próg procentowy, dlatego że kodeks wyborczy przyznaje mandaty poselskie tylko tym listom kandydatów, które uzyskały minimum 5% głosów, a w przypadku koalicji to jest 8%. 5% składu Sejmu, który liczy 460 posłów, to jest 23 posłów. Czyli w Polsce powiedzmy przeciętny okręg wyborczy liczy około 10 mandatów, co daje mniej więcej trochę powyżej 2% głosów. Czyli gdyby był możliwy indywidualny nawet start w wyborach do Sejmu, to powiedzmy kandydująca pani Agata Kępa, która wystartowałaby i uzyskałaby nawet 100% głosów mieszkańców okręgu, nie uzyskuje poselskiego mandatu. Czyli w tym wypadku, co musiałaby zrobić pani Agata? Pani Agata musiałaby wystawić listy również w pozostałych okręgach w kraju i tam prowadzić skuteczną kampanię, aby osiągnąć te 5%, co być może przekracza możliwości pani Agaty. I tutaj mamy ten paradoks tego progu procentowego i tutaj już jesteśmy przy tej zasadzie proporcjonalności. Myśmy już skrytykowali zasadę równości, powszechności, a teraz mamy problem również z zasadą proporcjonalności.
Wymóg uzyskania 5% poparcia w wypadku koalicji 8% w całym kraju eliminuje wiele partii, eliminuje ugrupowania polityczne i, tak jak powiedziałem, łamie tą zasadę proporcjonalności, która jest zapisana w tym artykule 96 Konstytucji. Ale idźmy dalej w tym wypadku. My mamy taki paradoks w Polsce, jeśli chodzi o mniejszość niemiecką. Mniejszość niemiecka ma jednego posła, jeśli się nie mylę, w Sejmie, ale Tak. według kodeksu wyborczego mniejszość niemiecka, ona nie musi spełniać wymogu przekroczenia 5% progu wyborczego. Czyli to gwałci konstytucyjną zasadę równości, ale równocześnie gwałci zasadę dyskryminacji zawartą w artykule 32 Konstytucji. A przy okazji to nie można to w ogóle tego interpretować inaczej, jak właściwie zaprzeczenie tej zasady proporcjonalności. Ale weźmy sytuację, że do tego czasu mieliśmy tą mniejszość narodową niemiecką, w Polsce mamy ją dalej i to powiedzmy, to było respektowane, to jedno miejsce, jeden poseł w Sejmie, ale aktualnie sytuacja się w Polsce zmienia. Mamy inne mniejszości narodowe i to jest precedens i z tym się trzeba liczyć, że jeśli mniejszość niemiecka nie musi przekroczyć 5%, to również inne mniejszości mogą albo nawet powinny się upominać o ten sam status w ramach ordynacji wyborczej. Także tutaj, krótko mówiąc, ta zasada proporcjonalności jest naruszona. Gdzie my jesteśmy właściwie? Prawo wyborcze nie może łamać zasad konstytucyjnych, niezależnie od tego, czy wybory odbywają się wedle ordynacji proporcjonalnej, jak do Sejmu, czy według systemu większościowego, jak w przypadku Senatu. A w Polsce niestety to się dzieje. Forma systemu wyborczego, czyli to głosowanie na listy w wielomandatowych okręgach wyborczych, potem metoda przydzielania mandatów według Hondta, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bez wątpienia narusza konstytucję. Także stwierdzamy, że te wybory nie są ani proporcjonalne, ani bezpośrednie, ani powszechne, ani równe. One są jedynie tajne, miejmy nadzieję. Czyli dochodzimy do wniosku, że przywrócenie praw Miejmy obywatelskich nadzieję. według konstytucji jest w Polsce konieczne. Ta ordynacja wyborcza, Boże drogi, no ona polega na tych listach partyjnych, na zmuszaniu obywateli do kolektywnego kandydowania i to jest mechanizm, który likwiduje w Polsce demokrację, odłamie prawa obywatelskie i robi z Sejmu niestety, powiedzmy sobie szczerze, karykaturę parlamentu. A więc powiedzmy na koniec, wybieramy posłów. Dobrze. Wybieramy naszych przedstawicieli według artykułu 4 Konstytucji, punkt 2, artykuł 4 Konstytucji. I co dalej? Dalej mamy artykuł 104 Konstytucji. I ten artykuł 104 Konstytucji mówi, co prawda, że posłowie są przedstawicielami narodu, to dumnie brzmi, ale jednocześnie mówi, że nie wiążą ich instrukcje wyborców. I to jest paradoks. Posłów nie wiążą instrukcje wyborców. Oni odpowiadają przed narodem, to dumnie brzmi, to jest abstrakcyjne, ale nie wiążą ich instrukcje wyborców. Czyli zostają spuszczeni ze smyczy Tak. wyborców, mówiąc kolokwialnie. I tutaj. Naprawdę jedynym sposobem na potem sprawdzenie posłów, posłanek są kolejne wybory dopiero za Ale trzeba kilka czekać 4 lat. lata, czyli zaczęliśmy tą dyskusję artykułem 4, a kończymy artykułem 104 Konstytucji. I tutaj właściwie niepotrzebny jest żaden komentarz. Oni są wybierani, jak są wybierani. Poziom ideowy, fachowy Sejmu jest stosunkowo niski poprzez tą ordynację wyborczą i jednocześnie konstytucja ich nie zobowiązuje do odpowiedzialności przed wyborcami.
I tutaj mamy, to jest właściwie diagnoza, którą stawiamy tutaj, że należy zmienić ordynację wyborczą. Jest coraz więcej głosów na ten temat. Paweł Kukiz walczy o to od lat, no ale jak na razie dzieje się w tym zakresie niewiele, a szkoda, bo zmiana ordynacji proporcjonalnej na większościową byłaby naprawdę wielką szansą na demokratyzację polskiego państwa. Dziękuję tutaj za opowiedzenie tak naprawdę o takich podstawach ordynacji wyborczej, bo jednocześnie rodzi mi się masa kolejnych pytań, ale myślę, że możemy już poodkładać na kolejne rozmowy. Chyba tak. Nie wiem, czy będziemy przechodzić jeszcze w kolejnych rozmowach, na przykład czy to do metody Donda, bo myślę, że ją jest najlepiej pokazać na takiej przysłowiowej kartce papieru, żeby. Tak, żeby pokazać te wyliczenia, no i tutaj obalać kolejne mity, że z jednej strony ta metoda mówi się, że premiuje największe partie, no ale z drugiej strony myślę, że w obecnej sytuacji koalicji obywatelskiej nie byłoby wcale wesoło, gdyby się okazało, że na przykład Trzecia Droga i Lewica nie wchodzą do Sejmu. Także tutaj różnie z tą metodą bywa. No i oczywiście cała dyskusja o tym, jak wyglądają JOW-y, jakie są plusy, jakie minusy i czy na przykład wtedy bylibyśmy jeszcze bardziej dwupartyjnym krajem. Także tutaj jest bardzo, bardzo wiele pytań. Myślę, że część z nich będziemy jeszcze poruszać przy okazji kolejnych Dziękuję bardzo. rozmów, a dzisiaj zatem podstawy, powiedzmy, ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu i wiele niestety przykrych wniosków. Bardzo dziękuję.